Nazywam się Kamila Kieler. Przez 5 miesięcy samotnie podróżowałam zimą przez północną Kanadę, przez Yukon, rowerem, czasem pieszo, czasem na nartach biegowych. Od ponad 10 lat podróżuję po północy, po Laponii, Alasce, Kanadzie, Islandii, Rosji, a więc Kanada, północna Kanada była naturalnym dla mnie wyborem, tak samo jak naturalnym wyborem jest dla mnie rower jako główny środek podróżowania. Sama trasa zakładała przejechanie całego Yukonu, wliczając w to jedyną drogę w Kanadzie otwartą nad zimą, która prowadzi nad ocean arktyczny, tak zwaną Dempster Highway, przejechanie tego wszystkiego zimą, w zimowych warunkach. W sumie było to kilka tysięcy kilometrów, ale zahaczyłam też oprócz Yukonu o Alaskę, o Kolumbię Brytyjską. Północna Kanada, zwłaszcza zimą, to są tereny, które są absolutnie puste. To są tysiące, setki tysięcy kilometrów pustki, niezakłóconej żadnym człowiekiem, żadną wsią, żadnym budynkiem. Mieszkały tam tylko wilki, niedźwiedzie. I zima, która tam panuje, to jest zima totalna, temperatury spadające po minus 40. Oczywiście, ponieważ tam nie ma niczego po drodze, spałam w namiocie. Rozbiłam się w namiocie, udeptywałam śnieg, zasypywałam częściowo namiot śniegiem, żeby było cieplej. I tak doczekałam do rana. Na pewno takie samotne podróżowanie to jest spore wyzwanie, zwłaszcza w takim terenie, kiedy nie tylko człowiek musi się zmierzyć ze swoją głową, z samotnością i z byciem samym siebie, ale dużymi trudami tak naprawdę. Każdy dzień, każda rutyna przeżycia i przetrwania następnego dnia, znajdywania i gotowania sobie posiłków, jechania, walczenia z burzami śnieżnymi, z arktycznymi wiatrami, no to jest rzecz, którą rzeczywiście według mnie najważniejsza tutaj jest głowa, bo bardzo łatwo się jest poddać, bardzo łatwo zrezygnować i łatwo stwierdzić, nie, to nie koniec, na co mi to zawracam. Myślę, że każdy ma swoje powody, kto podróżuje w takie miejsca, dlaczego to robi. Dla mnie to, że obcowanie w przyrodzie, sprawdzenie się, bycie w trudnych warunkach na pewno daje dużą satysfakcję, ale też te momenty takie, które są jednocześnie najtrudniejsze i najpiękniejsze w podróży, czyli po bardzo ciężkim dniu, wspaniały wieczór ze zjawiskami polarnymi, jak są słońca poboczne, jak jest zorza polarna, ale człowiek się tak umęczył i potem widzi coś takiego, to jest właśnie ten moment, on może być jeden dosłownie na miesiąc, ale człowiek wie, że kurczę, dla tego momentu, dla tych niesamowitych przeżyć, człowiek czuje, że jest w dobrym miejscu i że robi to, co powinien.